Nazywam się Artur Happel i jestem w Puszczy Białowieskiej. Będę przed Wami odkrywał jej tajemnice. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak się odradza puszcza, czy się w ogóle odradza, jak sobie radzą siły natury, czy człowiek może coś tej naturze pomóc, czy nie powinien jej pomagać i o co tak właściwie chodzi w odnawianiu się, w odradzaniu lasów Puszczy Białowieskiej. Jak puszcza się odradza? Jakie siły natury działają? Co może zrobić leśnik? O tym będę rozmawiać z inżynierem nadzoru w Nadleśnictwie Hajnówka Krzysztofem Zamojskim. Widzimy tutaj piękne odnowienia naturalne. Powiedz coś więcej na ten temat. Zawsze otwarte przestrzenie pierwsze zajmują gatunki lekkonasienne. Lepiej przystosowane do otwartych warunków, tam gdzie jest dużo światła, gdzie gleba jest odsłonięta i one mają drobniutkie nasiona, które przynosi wiatr na duże odległości. I tak się stało też w tym miejscu, z tym, że tutaj teren został przygotowany jakby przez właśnie wycięcie tych zasiedlonych kornika z świerków, przez uprzątnięcie gałęzi i wierzchołków, więc ta powierzchnia generalnie jakby została przygotowana do odnowienia. Uprzątnięcie, czyli usunięcie tych martwych drzew spowodowało to, że mogło nastąpić odsłonięta została gleba, odnowienie. Bo jak wyobrazimy sobie... A gdyby nie było usuniętych drzew? To powierzchnia byłaby dużo słabiej zajęta przez te drzewka, dlatego że część powierzchni byłaby pokryta grubą warstwą gałęzi, które po prostu by uniemożliwiały tym nasionkom skiełkowanie i wyrośnięcie. Jak sobie radzi las z odnowieniem w takich miejscach, gdzie suche świerki nie są uprzątane? Te wszystkie zielone igły, drobne gałązki, które opadają, to jest bardzo duża taka dawka nawożenia tak naprawdę dla gleby, która powoduje, że wszystko, co tutaj już rośnie, dostaje wigoru, dostaje kopa i po prostu błyskawicznie zwiększa rozmiary właśnie pokrzywa, malina i tak dalej, ale jednocześnie ta roślinność odcina możliwość odnawiania się gatunków drzewiastych. Jaki ten las tutaj czeka, to miejsce, dalszy proces, jak to dalej będzie wyglądać, bo tutaj chyba nic nie będzie robione. Bez możliwości cięcia tych drzew, które są bardzo niebezpieczne, tutaj nic nie będzie robione, bo tutaj nie mogą pracować ludzie. Jaki będzie ten proces odradzania się lasu? Ta powierzchnia przez długi czas będzie zakonserwowana jakby, czyli ten widok się utrwali. 20-30 lat. Tak będzie? Tak będzie. Chociaż nie mamy gwarancji, że później się to zmieni, dlatego że te drzewka, które mamy, te graby, które mamy, będą uszkadzane przez te drzewa, które będą padały. Później będzie przychodziła tutaj zwierzyna, ogryzała to wszystko, także mamy po prostu pewien taki stan, który wyeliminuje las z tego miejsca. Natomiast jeśli mówimy o tym, że tutaj wrócą te gatunki, które są powiedzmy dla tego siedliska właściwe, to potrwa kilkaset lat. Ja pamiętam doskonale tę historię, kiedy obsiewała się tutaj intensywnie sosna. Z tych sosen, które tutaj właśnie rosną, gdzie ta sosna jest? Nie ma, ona po prostu w okresie zimowym jest czymś w rodzaju sałatki dla zwierzyny płowej, czyli dla jeleni, dla saren, dla łosi, które tu przychodzą. A tam widzę takie jednoroczne sosny. One nie przeżyły zimy jeszcze ze zwierzętami, bo te zwierzęta przychodzą wtedy, kiedy są trudne warunki zimowe i właśnie te szczytowe pączki albo całą taką sieweczkę po prostu biorą w pyski i zjadają. I to jest właśnie jakby niestety coś, co po prostu uniemożliwia dalszy wzrost tego odnowienia. Pozostają jakby same gatunki te, których zwierzyna nie lubi albo mniej chętnie zjada, a więc brzoza, właśnie inne lekko nasienne. Żeby ten las wyrósł, żeby te sosenki w końcu wyrosły, niezbędne jest ogrodzenie takiej powierzchni, czy możemy liczyć na to, że nie grodzimy, niech się tak dzieje, jak jest, niech ten proces postępuje. Grodzenie nam zapewnia to, że chronimy całą tą aktywność przyrody, a więc wszystkie nasionka, które padają tutaj, kiełkują i rosną bez właśnie zjadania, bez ogryzania przez zwierzynę, a więc mamy pełną reprezentację tego, co rośnie obok. Dobrze wiemy, że zwierzyna to nie jest jedyny problem dla takiego lasu, żeby on się odnowił, żeby w miarę szybko wyrósł. Mamy tą trawę. Co się dzieje, jak taka trawa wyrośnie już na takiej powierzchni jak ta właśnie? Uniemożliwia rozwój młodemu pokoleniu drzew,
a więc one nie są w stanie tutaj, nawet jeśli te nasiona tutaj trafią, nie są w stanie wykiełkować. Te rośliny konkurują o światło, ale też jakby musimy pamiętać o tym, że właśnie to zadarnienie, ta masa korzeniowa uniemożliwia tym młodym drzewom korzystanie z wody. Brutalna walka o życie. Oczywiście, o wodę, o światło. Wystarczy je raz lub dwa razy skosić w ciągu roku, a czasami tylko obdeptać w koło, tak żeby w pierwszym etapie tą konkurencję jakby ze strony tych roślin zielnych, ze strony maliny powstrzymać, wyhamować, tak żeby drzewka miały możliwość do tego wzrastania w górę. Ogrodzenia rodzą wiele kontrowersji. Jeden z najpoważniejszych takich zarzutów to, że zwierzyna ginie na płotach. Muszę powiedzieć z własnego doświadczenia, bo nie tylko stawiałem płoty, ale również brałem udział w rozbieraniu, demontażu całkowitym takich grodzeń i z ręką na sercu mogę Wam powiedzieć, że nie znalazłem ani jednego truchła zwierzęcia, ani szkieletu, ani jakiegoś plątanego poroża. Natomiast grodzenie upraw ma za zadanie przede wszystkim chronić odnowienia. Odnowienia bądź to naturalne, bądź to odnowienia sztuczne. Ma pozwolić tym młodym drzewom uchronić się przed zgryzaniem, przed zwierzyną. Grodzenie ma jeszcze jedną zaletę. Na takie miejsca nie wchodzą ludzie. Nie ma penetracji zbyt dużej. A dzięki temu na przykład pająki mogą sobie spokojnie rozwijać swoje sieci, zwijać swoje sieci i żerować, regulując skład gatunkowy i liczebność drobnych czy mniejszych owadów. Jak patrzę w to miejsce, bo tutaj mamy taki ciekawy obrazek. Mamy jedną brzozę, drugą, trzecią. Sosny, tutaj mamy sosnę. Tak. Natomiast chodzi o to, że została wypełniona tutaj luka przez gatunki, które obsiały się same, czyli mamy tak naprawdę do czynienia i chyba będziemy mieli do czynienia na takich obszarach z drzewostanem wykorzystującym mieszane formy odnowienia, czyli odnowienia naturalnego z odnowieniem sztucznym. I jak to będzie wyglądało za 10, 50, 100 lat? Czy to nazwiemy później lasem naturalnym? Tak, jesteśmy w stanie to zrobić jako leśnicy poprzez odpowiednie jakby prowadzenie tego lasu, przez zachowywanie poszczególnych gatunków, popieranie ich jakby. No i poprzez również to, że będziemy część gatunków eliminować, no bo na tym to polega. Jeśli popieramy jedne, to eliminujemy drugie. Na każdym etapie jakby życia tego lasu to jest jakby troszeczkę różne działanie. Jaka byłaby szansa, że to odnowienie naturalne akurat tutaj, w tych warunkach, przetrwałoby bez ogrodzenia i bez pielęgnowania, czyli bez wykaszania tych chwastów? Żadne. Może 1%. Silnik się zadarnia, malina to wszystko ocienia, uniemożliwia jakby skiełkowanie tych młodych drzewek i to dopiero trwa do momentu, kiedy jest rok, kiedy powiedzmy sobie jest na przykład dużo dzików, które przychodzą, robią kipisz, otwierając w pewien sposób glebę, no ale to naturalnie się odbywa bardzo sporadycznie, w bardzo długich okresach czasu, bo te dziki z kolei przyjdą tutaj, jak będą jakieś pędraki, będą wyorywać, będą tą glebę wydostawać na wierzch. Zdarzają się takie przypadki, że po demontażu ogrodzenia, jeżeli to ogrodzenie byłoby na przykład zdjęte za wcześnie, powiedzmy sobie dom ma 20-30 lat, naprawdę jest wysoko, jak to się mówi takim fachowym językiem, uciekł spod pyska zwierzyny. Tak? Czyli ona już go tam nie będzie zgryzać od góry, nie będzie robić krzaczka, ten drzewo jest duże, no ale powiedzmy sobie taką rzecz, że ogrodzenie zostało zdjęte i pojawia się status żubrów. I co się dzieje wtedy? Z reguły kończy się dlatego dębu, który jest za wcześnie odsłonięty, to no, rodzajem katastrofy, bo zostają prawie wszystkie drzewka uszkodzone poprzez obgryzanie kory, czyli spałowanie, tak jak się określa tak fachowo. Dlatego rzecz w tym, żeby ten płot był utrzymany odpowiednio długo. Wtedy przynajmniej część z tych dębów, które są tutaj, są po prostu osłonięte poprzez tą grubość kory przed tym żerowaniem. To nie jest tak, że leśnicy sadzą tylko dęba, jeśli chodzi o tego typu powierzchnię, jakie tutaj mieliśmy, jaką oglądaliśmy z Krzysztofem. Jeśli tylko jest taka możliwość, jeżeli tylko siedlisko na to pozwala, wprowadza się również gatunki inne, na przykład takie jak klon. I tutaj właśnie mamy tego przykład. Ma to istotne znaczenie dla późniejszego lasu, który będzie wyrastał. Ten las będzie zmieszany, będzie naprawdę przypominał w przyszłości las o cechach naturalnych.
A to są posadzone lipy. Lipa jest bardzo cennym gatunkiem biocenotycznym w Puszczy Białowieskiej. Co jest tutaj bardzo istotne, to, że jest to roślina silnie miododajna, a w Puszczy Białowieskiej, na obszarze Puszczy Białowieskiej i na jej obrzeżach jest bardzo dużo hodowli pszczół. O roli pszczół w przyrodzie no chyba nie muszę nikogo tutaj przekonywać, że jest jak najbardziej pozytywna i oczekiwana. Na takiej powierzchni, gdzie są sadzone drzewa, rosną przecież nie tylko drzewa. Tutaj mamy owoce czernica gronkowego. Z tą rośliną wiąże się też pewna ciekawostka. Przede wszystkim te jagody, które tutaj są, one były wykorzystywane do niegdyś, dawno, dawno temu, do barwienia tkanin i uwaga, na kolor czarny. One dawały czarny barwnik, ale to nie wszystko. Owoce też były wykorzystywane niegdyś w medycynie ludowej. I zgadnijcie, na jaką chorobę? Na dżumę. Żeby odnowienie naturalne Puszczy Białowieskiej się udało, chociażby tak jak tutaj właśnie pod okapami drzewostanów, to potrzebne jest miejsce. Miejsce może być potrzebne, może być spowodowane wycięciem drzew, bądź właśnie w taki sposób całkowicie naturalny jak tutaj, czyli dochodzi do potężnych wykrotów, wielkich drzew, nawet kilku, bo tutaj mamy jednego świerka, drugiego, tutaj kiedyś rósł jeszcze grab, ale taki wielki wykrot powoduje, że nie tylko jest większy dostęp światła, bo to drzewo oczywiście już upadło, ale mamy też otwartą glebę, glebę zmineralizowaną i tam również mogą się wysiewać jakieś nowe gatunki drzew. I oczywiście wzrastać, a te, które już są obsiane, które już tutaj rosną, oczywiście otrzymują ten dostęp światła większy, no i dzięki temu mogą tutaj tak punktowo, w taki punktowy sposób wzrastać, by osiągnąć wraz z wiekiem takie rozmiary, jakie miało kiedyś to drzewo. Mamy tutaj bardzo ładne odnowienie. Jesion tutaj młody rośnie, tutaj klon sobie rośnie. Tych klonów tutaj jest naprawdę dużo. Czy one za 20-30 lat będą już wysokie, zastąpią te drzewa, które tutaj dominują? Jeśli nic się nie wydarzy ze światłem, one zostaną takie, jakie są, albo znikną, dlatego że we wnętrzu lasu czynnikiem ograniczającym są warunki świetlne. Jeśli te warunki są nieodpowiednie, drzewka hamują we wzroście, właśnie robią się takie płaskie, patrząc wzrokowo te rozety liści, bo one całą swoją powierzchnią szukają tego słońca, żeby go jak najwięcej zdobyć. Oczywiście kolejnym czynnikiem są zwierzęta, które tutaj mają swobodny dostęp do tych właśnie drzewek, a i klon, i jesion, i grab są jednym z ulubionych gatunków zwierzyny, którą zgryzają. Kilkakrotne zgryzanie również te gatunki stąd eliminuje. Tutaj nie widzę takiej sytuacji, żeby te rośliny, te drzewa wchodziły w takie, jak to się mówi fachowo, drugie piętro. Drugie piętro jest całkowicie zamknięte przez grab i to jest jakby problem, jeśli chodzi o grondy, że ten grab bardzo dokładnie jakby zamyka ten dostęp światła. Z czego żywopłoty można robić? Można robić z grabu, ale już z klonu, czy z dębu, czy z właśnie innych gatunków się nie robi żywopłotów, dlatego że one nie są tak wrażliwe, one są wrażliwe właśnie na uszkadzanie, na zgryzanie. I o ile grab sobie z tym radzi, właśnie tak jak zauważyłeś, wyrasta jako to drugie piętro i zajmuje to miejsce w lesie, o tyle te gatunki po kilkakrotnym właśnie takim zgryzaniu całkowicie jakby tracą energię do wzrostu. Jeżeli las jest taki zagospodarowany, to jaka jest rola leśników? Chociażby wyprowadzać, czy w ogóle wyprowadza się tak, takie drzewka? Korzysta się z takich. Jest rodzajów. Metoda na to, żeby tak. Przyspieszyć ogóle proces, na przykład wzrostu takiego odnowienia? Po prostu sterujemy właśnie tym dostępem do światła i regulując jakby skład gatunkowy tego, co tam rośnie. Tak? Na czym to polega? Trzeba wyciąć jakieś drzewo, żeby następne tak, mogło. Tak, trzeba rosnąć? Dokładnie wyciąć. W naturze ono by się złamało i upadło. Kiedyś. Albo obumarło kiedyś i któryś tam z kolejnych odnowień by ten moment uchwyciło. Natomiast leśnik ma już konkretny moment, kiedy jest nowe pokolenie lasu i wtedy po prostu przystępuje do usuwania pojedynczych bądź grupowo drzew, tak żeby po prostu do tego, co już jest, dopuścić światło. To co tutaj już nie będzie trzcinnika, już nie będzie malin? Jeśli się pojawią, to już się pojawią, jak drzewka mają tą wysokość, czyli nie będą tak groźne dla nich. A co to jest? Chodzi o takie dziury i takie plamy naokoło?
To jest objaw czystości powietrza. Grzybek nazywany czerniakiem klonowym. On może się rozwijać na liściach, które nie są pokryte, nie są uszkadzane przez różnego rodzaju związki, które są emitowane przez przemysł, nie wiem, motoryzację. Czyli ten patogen jest wskaźnikiem czystości powietrza. Tak. Z jednej strony by się chciało powiedzieć super, z drugiej trochę szkoda. No ale niech będzie czyste powietrze w Puszczy Białowieskiej. Powiedzieliśmy dzisiaj, jak odnawia się puszcza. Bądź to w sposób naturalny, bądź to z wykorzystaniem siły człowieka, bądź to w sposób mieszany, czyli i naturalnie, i przy pomocy nasadzeń przez leśników. Porozmawialiśmy też o grodzeniach upraw. Zarówno upraw, odnowień, zarówno tych naturalnych, jak i nasadzonych przez człowieka, czy też w formie mieszanej. Mówiliśmy również o czymś, co może nie wszystkim i nie dla wszystkich jest oczywiste, czyli odnowieniach pod okapem drzewostanu. Jak to się dzieje? Dlaczego jedne drzewka wyrastają? Dlaczego inne wyrastać nie chcą? Mówiliśmy po prostu o puszczy znanej i nieznanej.